Gabriela Mruszczak, dzień dobry. Dzień dobry. Mateusz Łacek. Dzień dobry. Oraz Doriana Gacińska. Cześć, dzień dobry. To może zacznijmy od tego, ponieważ no, nasi widzowie was jeszcze nie znają i nie wiedzą, jakby z którego roku absolwentami jesteście i w przypadku Doriany jeszcze absolwentami nie jesteśmy. Gdybyście mogli opowiedzieć, w którym roku skończyliście i krótko się może przedstawili. Gabriela Mruszczak. Nie pamiętam, kiedy skończyłam studia operatorskie w AMIE, bo to było już tak bardzo dawno temu. Generalnie byłam jedną z pierwszych studentek na tym kierunku i w tej szkole. Także to było bardzo dawno temu. Siema, ja jestem Mateusz Łacek z Zakopanego. Kierunek operatorski zakończyłem rok temu, czyli w dosyć trudnej sytuacji. Był to okres dwuletni, tak w skrócie. Ja jestem Doriana Gacińska, jestem po pierwszym roku na kierunku operatorskim. Jestem z Krakowa i no i tyle. No dobrze, to mam teraz takie trochę głupie pytanie. Jak się czujecie, być może tak jak tutaj po raz pierwszy i tutaj również po raz pierwszy przed kamerą? No bo raczej to aparaturzy stoją za kamerą, jak się wiecie, może Doriana. Tak, no zdecydowanie dziwnie jest być po tej stronie, mimo że jakieś tam doświadczenie przed kamerą mam, to jednak dawno nie było mnie po tej stronie i tak jest to nowe doświadczenie. No jak u was? Tak, jest to, znaczy jest to na pewno ciekawe doświadczenie. Wiem, że w tym roku czeka mnie realizacja filmu dokumentalnego, w którym właśnie w takiej roli będę występować. Jako bohaterka filmu? Jako bohaterka. Ale też jako operator. No, okay, czyli to będzie taki eksperyment. Czyli ty będziesz robiła film o sobie? Niekoniecznie o mnie, okay. Ale będę towarzyszyć bohaterowi tego możesz filmu. Możesz coś opowiedzieć o tym? Znaczy, projekcie? Czy jeszcze nie... Znaczy zdjęcia się rozpoczną tak naprawdę w lipcu. Będzie to po prostu opowieść zahaczająca o tematykę Auschwitz. Okay. Więc tyle na razie mogę powiedzieć, bo wszystko jest jeszcze w fazie dopinania organizacji i tak dalej. Ale właśnie no to jest to, że po raz pierwszy po tylu latach zajmowania się operatorką stanę też po drugiej stronie. No to już jest duża odwaga, że tak powiem. Jednak obycie z kamerą przed sobą, a później za nią, to jest całkowicie no różne, całkowicie inne doświadczenie. Tak to można nazwać. No dobrze, ja bym jeszcze przed kolejnym pytaniem chciałbym przypomnieć naszym widzom, że jest możliwość zadawania pytań. Jeżeli takowe się pojawią, oczywiście zadamy je naszym gościom. No dobrze, a jak wspominacie zajęcia w AMIE? Jak to wyglądało? Czego się nauczyliście? No może na początek były bardzo przewrotne. To tak bym to nazwał. Czasami naprawdę było luźno. Czasami było naprawdę bardzo stresowo, hardkorowo. Różnego rodzaju jakieś plany filmowe, czy zrealizowanie jakiegoś własnego projektu. No, albo przeszło, jakoś się prześliznął temat, no ewentualnie zderzyliśmy się z bardzo mocną krytyką. Ale generalnie masa doświadczeń, masa doświadczeń. Właśnie ja też powiem podobnie, bo jeszcze jestem tak na świeżo, a też ten rok był wyjątkowy, tak jak i twój drugi rok na pewno przez... covidowy. Tak, covidowy rok i na początku oczywiście był stres, bo ja też przyszłam do tej szkoły, powiedzmy, taka trochę zielona, więc cieszyłam się, że zaczęliśmy też od takich spraw technicznych, bo dużo było zajęć takich technicznych, ale też później doszła nam do tego historia sztuki, historia filmu i bardziej tak może tą artystyczną stronę też zaczęliśmy odkrywać operatorsko. No ale było ciężko właśnie przez te zajęcia hybrydowe, czyli czasem było online, czasem zdarzało nam się spotkać na zajęciach praktycznych w szkole, więc no przez to, że to jednak było tak pomieszane, to czasem ciężko się było odnaleźć lub samemu coś w domu działać i tak. Tak, była taka totalna blokada w pewnym sensie, także drugi rok to był taki w moim odczuciu takim wegetowaniem, oczekiwaniem na coś niesamowitego, co będzie dalej, aczkolwiek zakończenie roku było bardzo pozytywne. No,
jako, że ja należę do tych tak zwanych dinozaurów, pamiętających same początki, to generalnie właśnie utkwiło mi to, że szkoła na początku mieściła się również na Zapłociu, ale miała znacznie skromniejsze, że tak powiem, zasoby lokalowe. Było nas wówczas też w ramach jednego kursu, bo to był tylko kurs operatorski, wtedy jeszcze nie było innych kierunków. To chyba było tylko kilkanaście osób, które się uczyły i właśnie pamiętam to, że to tak, to była mała salka jedna i jakieś wielkie hale, gdzieś magazynowe, do których po prostu chodziliśmy na ćwiczenia. Później szkoła się przenosiła, więc to były też przenosiny szkoły, trochę inne sale, wszystko się zmieniało. No, ale jak gdyby... Dobrze, że ta szkoła po prostu wtedy powstała. No właśnie, a jak to wyglądało kiedyś, jak się w ogóle dowiedziałaś o istnieniu tej szkoły, ponieważ wspominasz, że jesteś jedną z pierwszych uczennic tego kierunku, absolwentek. Znaczy było tak, że ja już się filmem interesowałam wcześniej. Ja już miałam swoje pierwsze jak gdyby próby z kamerą za sobą. Tylko zdawałam sobie sprawę z tego, że to jest coś, co ja robię tak na oko. Że mam jakąś wiedzę fotograficzną, bo wiedzę fotograficzną akurat miałam. Natomiast czułam, że film to jednak jest coś innego i próba usystematyzowania tej wiedzy, zdobycia nowej jak gdyby, nowych umiejętności powodowało, że jednak zaczęłam szukać czegoś, ale w tamtych czasach tak nie było. Nie było takich, poza łódzką szkołą filmową, czy w Katowicach wydziałem operatorskim, praktycznie nigdzie nie można było się uczyć właśnie sztuki operatorskiej. Gdzieś tam w Poznaniu Regionalny Ośrodek Telewizji coś próbował zrobić, ale wiadomo, że nauka od ludzi związanych z regionalnymi ośrodkami telewizyjnymi nie jest po prostu taką nauką, jaką by się chciało otrzymać. Stąd były moje dalsze poszukiwania i akurat wtedy właśnie pojawiła się AMA w internecie i na żywo. Świetnie, super. A jak moglibyście wy opowiedzieć o tym, jak teraz to wygląda? Jak byście mogli opisać szkołę? Opowiedzieć, bo tak naprawdę nasi widzowie jeszcze, wiecie, nie wiedzą, być może będą aplikować do naszej szkoły. Tutaj wiemy, jak to wyglądało kiedyś, a jak to wygląda teraz z waszej perspektywy? No moja jakby rekrutacja w tym kierunku odbyła się poprzez znalezienie pewnego operatora, nie podam niestety imienia, ale jakby zarekomendował szkołę, gdzie na bazie obserwacji jego filmów, mniej więcej jak wyglądały, zainteresowało mnie po prostu skorzystanie z uczestnictwa w szkole i pomyślałem, że jakby poszerzenie horyzontów w zakresie filmu, bo fotografia jest mi bardziej znana, bliższa, chciałem po prostu wprowadzić pewien ruch do obrazu i myślę, że AMA to była naprawdę dobra decyzja. Bo poznałem tutaj wiele nowych osób, dużo doświadczenia, między innymi korzystanie z różnego rodzaju sprzętów na planie filmowym, ale różnego rodzaju pomysły, jakie osoby przynosiły też z zewnątrz. Sama rekrutacja, początkowo był to dla mnie niesamowity stres, myśląc, że pokażę jakieś fotografie i że są w porządku, prawda, że są poprawne. Po wstępnej jakiejś analizie były jakieś tam zgrzyty, że tak powiem, to powinno być poprawione, to powinno być zmienione, może inaczej skomponowane. I potem człowiek w pewnym sensie otworzył oczy, że jednak ktoś ma rację, że ma jakąś wiedzę, i można szlifować po prostu ten element dalej, prawda? Rozwijać się w tym kierunku. I to było mega, moim zdaniem, że można było coś poznać nowego. No to właśnie podobnie bardzo dużo się nauczyłam, bo tak szczerze powiem, że jeszcze niedawno nie wiedziałam, że chcę zostać operatorką. Film zawsze był w moim sercu i kocham film, odkąd pamiętam.
Zastanawiałam się trochę nad reżyserią, ale jednak zauważyłam, że jednak ten obrazek po prostu dla mnie jest czymś najważniejszym w filmie i na tym mi zależy i może niektórzy się będą śmiali, ale wcześniej robiłam zdjęcia głównie telefonem i bardziej jakby bawiłam się artystycznie i może czasem coś aparatem, ale właśnie nie miałam tego warsztatu technicznego i tego na pewno w tym na pewno czuję się pewniej teraz już po tym roku i rzeczywiście to było tak, że przez pierwsze pół roku bardzo było dużo informacji, które przyswajaliśmy, a w drugim semestrze już tak naprawdę wszyscy nagrywali swoje etiudy i zbierały się ekipy i bardzo było dużo planów filmowych, na których można było zebrać doświadczenie i wykorzystać tą wiedzę, więc tak to ostatnie pół roku było naprawdę super. No dobra, a tutaj Gabriela wspomniałaś o tym, że już przed szkołą zaczęłaś się interesować filmem. To ja mam takie pytanie do was wszystkich, na tak zwaną teczkę. Czy wasza teczka była rozbudowana, szeroka, czy raczej nie było takiego szerokiego doświadczenia? No jak to u was wyglądało? Może tu. Tak, to ja mogę zacząć właśnie. Ja pamiętam, że w swojej teczce miałam dwa filmy nagrane właśnie iPhone'em, kilkuminutowe, zmontowane właśnie jakoś tak dwa zupełnie różne od siebie filmy. Jeden był czarno-biały, drugi był kolorowy, ale tak jakby no, zależało mi bardziej na uchwyceniu tej chwili i skupieniu się na kompozycji niż kombinowanie właśnie z jakimś sprzętem, o którym nie mam pojęcia, plus były to zdjęcia obrazów, które czasem maluję. Także to było w mojej teczce i to chyba tyle. Jak wcześniej powiedziałem, na rekrutację przyniosłem kilka fotografii, aczkolwiek jeszcze w załączniku dorzuciłem mój jakby pierwszy krótkometrażowy filmik, że tak nazwę, gdzie był nakręcony już wtedy lustrzanką. Wiele błędów totalnie, to był nakręcony na potrzeby szkoły, związany z jakąś problematyką na temat alkoholu między innymi. Ale wykorzystałem ten materiał do tego, żeby skorzystać po prostu ze szkoły w ten sposób. Na siebie, Gabrysiu? Pojawiłam się na rozmowie kwalifikacyjnej z pierwszymi, że tak powiem, ujęciami na montażu już poskładanymi mojego pierwszego filmu dokumentalnego. Ale przyniosłam również fotografię. Można powiedzieć, specjalizuję się w fotografii reporterskiej, więc po prostu przyniosłam takie właśnie zdjęcia. I głównie rozmowa potoczyła się w kierunku tych zdjęć. Ja jeszcze wtedy zwracałam na zdjęciach na zupełnie coś innego i nie rozumiałam, co dyrektor szkoły, pan Piotr Lenar, o co mu chodzi, zwracając uwagę na zdjęciach na zupełnie coś innego. Kiedy mnie się podobały inne zdjęcia, on zwracał uwagę na zupełnie coś innego. I ja jeszcze tego wówczas nie rozumiałam. Dopiero później w trakcie nauki dowiedziałam się, że to tak naprawdę światło jest najważniejsze. No dobrze, my tu tak sobie wspominamy, to jest chyba odpowiedni moment, żeby pokazać naszym widzom przygotowany przez nas filmik, który został stworzony przez absolwentów i studentów, którzy nie mogli się dzisiaj z nami pojawić. W filmiku występuje Borys Panfil, Łukasz Sawicki, Łukasz Krawczyk, Katarzyna Cera oraz Mateusz Ernik. Serdecznie zapraszam. Cześć, jestem Łukasz i chciałem wam opowiedzieć o studiowaniu w AMA Film Akademii. Szkole, którą skończyłem w ubiegłym roku. Witam was serdecznie. Nazywam się Katarzyna Cera i jestem absolwentką szkoły filmowej AMA. Dzień dobry. Ja nazywam się Mateusz Hernik i nagrywam ten film z okazji dziesięciolecia AMA. Myślę, że jest to bardzo ciekawa szkoła z uwagi na to, że uczy was bardzo mocno praktyki. To tutaj dowiecie się, w jaki sposób posługiwać się światłem, czymś, co mnie totalnie zaskoczyło na samym początku. Chciałabym powiedzieć, że AMA to przede wszystkim wspaniali ludzie, którzy tworzą to miejsce. Zarówno wykładowcy, profesjonaliści, filmowcy, którzy aktywnie pracują w zawodzie, jak i studenci. Wydaje mi się, że chyba najważniejsze jest to, że przez te 10 lat szkoła uczy kolejne osoby i mam wrażenie, że bardzo ja jako młoda osoba, młody twórca na tym skorzystałem.
Oczywiście będziecie mieli styczność z tym, co jest solą tego kierunku, mówię tutaj o kierunku operatorskim, czyli z kamerami, z obiektywami, z wózkami, z różnego rodzaju sprzętem dla gripowców, mówię tutaj chociażby o wózku Pantery. I to jest wspaniałe miejsce na to, abyście się dowiedzieli, w jaki sposób ten świat filmowy jest skonstruowany, mogli tego doświadczyć samemu, zobaczyć, jak bardzo jest on złożony. To, co było dla mnie najistotniejsze, bardzo cenne, to szczególny nacisk położony na praktykę. Absolutnie niezapomniane warsztaty sztuki operatorskiej, prowadzone między innymi przez Piotra Lenara, Dariusza Pawelca czy Bogumiła Godfrejowa. To, co wyniosłam ze szkoły, to ogrom wiedzy zarówno merytorycznej, jak i praktycznej, a przede wszystkim kontakty. Kontakty z niesamowitymi, wspaniałymi, twórczymi ludźmi, które po prostu zostają na dłużej. Drugą rzeczą, którą będziecie mieli okazję zobaczyć, to, ile osób tworzy to wszystko. Będziecie poznawać rolę w filmie, będziecie mieli możliwość część pośród nich się na pewno wcielić, bo tak powiedziałem, będziecie mieli dostęp do sprzętu bardzo, bardzo różnorodnego, włącznie z sprzętem dla gripowców. I tam na przykład, jeśli podejmiecie próbę jazdy na wózku, zobaczycie, jak bardzo jest to skomplikowane i trudne. W szkole spotkacie bardzo dużo osób, bardzo dużo ludzi, którzy są szalenie ciekawi. I nie mówię tutaj tylko o wykładowcach, którzy mają olbrzymią wiedzę i z chęcią się z nią z wami podzielą, ale także z wami, tutaj z kumplami, z koleżankami, którzy zapewne w jakiś sposób inny patrzą na świat niż wy, ale będziecie mieli wspólny mianownik w postaci tego, że będziecie chcieli zrobić coś ładnego i coś, co jest ciekawe, co niesie ze sobą wartość. I mówię tutaj po prostu o filmie, bo film to praca zespołowa, film to ludzie. Życzę na pewno studentom świadomości, ponieważ właściwie na każdych studiach jest tak, że musicie sami chcieć po prostu mieć tą wiedzę, zdobyć tą wiedzę i musicie sami chcieć angażować się po prostu w to życie szkolne, bo to właśnie takie nastawienie da wam najwięcej. Bardzo trudno uzyskać taką fachową weryfikację swoich umiejętności, swojego gustu, swojej wiedzy, swojej niewiedzy poza szkołą. I tutaj mówię i o prezentacji etiud, przy których można się bardzo dużo nauczyć, oglądając etiudy innych studentów, oglądając swoje etiudy, słuchając komentarzy na temat swoich etiud i przede wszystkim robiąc te etiudy, bo to jest w ogóle skarbnica wiedzy, kiedy sama praca po prostu przy tych etiudach, kiedy musisz właśnie podejmować te wszystkie decyzje, które podejmujesz i wtedy uczysz się najwięcej. Mam silne poczucie, że bez tego, że byłem w WAM-ie na kierunku zaocznym operatorskim, nie mógłbym realizować swoich pasji, bo obecnie, właśnie teraz, właściwie w tej chwili jestem na zdjęciach do filmu i gdzieś mam takie poczucie, że żeby móc walczyć o to, to potrzebna jest taka energia, ta bardzo silna energia, która zawsze mam wrażenie, że tutaj uśmiech w stronę pana Piotra Lenara właśnie płynęła z jego słów, ponieważ on w jakiś sposób tą energią promieniował podczas zajęć i wydaje mi się, że to było niezwykle istotne. Ja na zjazdach co dwutygodniowych, jak przyjeżdżałem, to potem przez kilka dni nosiłem w sobie taką siłę, że czułem, że ja muszę zaraz robić jakiś film po prostu. Myślę, że będziecie mieli też szereg rzeczy, które was zaskoczy. Mnie na przykład zaskoczyło to, jak w pewnym momencie, bodajże półtora roku temu, na moją skrzynkę trafiła informacja ze szkoły, że Łukasz, słuchaj, a może byś chciał pojechać na plan do pracy? Ja wtedy sobie pomyślałem, że kurczę, to jest coś niesamowitego, że jakby bez tej szkoły nie macie takiej możliwości. Oczywiście skorzystałem z tego. Dzisiaj mogę się pochwalić tym, że miałem okazję współtworzyć serial dla Netflixa. Właściwie kiedy nie zagadasz, kiedy się o coś nie zapytasz, kiedy masz jakiś problem, który chcesz rozwiązać, nie zdarzyło mi się, żeby ktoś powiedział, że nie ma czasu albo
że jakoś mnie zbył albo coś takiego. I to jest olbrzymia maszyna. Jak zobaczycie, w jaki sposób to wszystko wygląda od środka, to jest inny świat. I właśnie ta szkoła daje wam tą możliwość. Bez tego myślę, że nie macie po prostu wejścia do takiego środowiska. W szkole poznałem masę fajnych ludzi, naprawdę. Począwszy od studentów i z innych kierunków, z mojego kierunku oczywiście mieliśmy super zgraną ekipę, po oczywiście wykładowców. Ja z wieloma wykładowcami dalej mam kontakt, są to naprawdę świetne osoby, jak chociażby pan profesor Piotr Wojtowicz, który jest moim profesorem obecnie w Szkole Filmowej w Łodzi. I pan Piotr Wojtowicz bardzo dużo wniósł do mojej edukacji operatorskiej, wnosi dalej. Ja oczywiście dalej się uczę. Także wydaje mi się, że to są takie właściwie filary tego, mogę powiedzieć, zadowolenia, tej satysfakcji. Bo ja mam też takie poczucie, że wychodzę z takiego założenia, że trzeba być we właściwym miejscu, w właściwym czasie. I myślę, że wtedy byłem, kiedy zdawałem do szkoły, do AMY, kiedy spędziłem tutaj 2 lata. Ucząc się i wydaje mi się, że to był bardzo dobry krok. I to, co jest istotne, i angażujcie się w tę szkołę. Ona naprawdę daje wam szalenie wiele możliwości. Będziecie mieli styczność z różnymi projektami, również takimi, które są dodatkowymi projektami. I tam będziecie mieli możliwość bardzo wiele się nauczyć. Chociażby tej pracy zespołowej, o której enigmatycznie wszyscy mówią dookoła, a tam naprawdę dowiecie się na przykład przy takich projektach, które my realizowaliśmy tutaj na przykład dla festiwalu filmowego, jak wiele może się wydarzyć w tych relacjach, jak ten świat jest czasami skomplikowany, no i jak trzeba pewne rzeczy prostować, żeby osiągnąć ten jeden efekt w postaci tego, że mamy nagrane bardzo dobrze kilka minut. Także po mojej stronie ja wam naprawdę mogę szalenie polecić tę szkołę, z uwagi na to, że po prostu wiele się nauczycie, a nauczycie się poprzez to, że sami będziecie tego doświadczać. Bo tak jak w większości szkół, prawdopodobnie w większości szkół artystycznych, oni wam nie powiedzą tutaj, w jaki sposób macie ustawić lampę, czy w jaki sposób macie ustawić kąt kamery. Wy nauczycie się myśleć i to jest najistotniejsze w tym wszystkim, że wyjdziecie z ukształtowanym sposobem myślenia i to pozwoli wam w jakiś sposób dostosować się do rynku i dobrać odpowiednie materiały, środki do tego, żebyście osiągnęli efekty, które są w waszych głowach. Dziękuję, trzymajcie się, cześć. Filmy, które dla Państwa przygotowaliśmy. Chciałbym przypomnieć o możliwości zadawania pytań. Jeżeli takowe się pojawią, to zadamy je naszym gościom. A my wracamy do rozmowy. Chciałbym Was zapytać, co Wam najbardziej utkwiło w pamięci po AMY? Czy był to jakiś prowadzący? Czy były to jakieś konkretne zajęcia? Czy był to jakiś konkretny plan? Albo jakaś może śmieszna historia z planu? To może od Gabryli Ciebie mówić, znaczy, że... Właśnie nie wiem, jak jest teraz podczas nauki sztuki operatorskiej, ale myśmy mieli jeszcze tę przyjemność spróbować kręcić na prawdziwej taśmie filmowej. Nie wiem, czy też... Niestety, to było po prostu niesamowite przeżycie, bo tak naprawdę taśma filmowa ma swój początek, swój koniec, ma określoną długość. I trzeba było każdą scenę tak dokładnie zaplanować, dokładnie wymierzyć czas trwania tej sceny, aby się po prostu zmieścić. I nie było jak gdyby czegoś takiego, że można tworzyć duble ile tam bądź, tylko maksymalnie 2. I to musiało być zrobione wszystko perfekcyjnie. Więc, a później oglądaliśmy swoje dzieła w prawdziwym kinie. Więc to było takie zderzenie z tą naszą amatorszczyzną i z dużym ekranem, ale jednak ta taśma filmowa robiła wrażenie. Moje wrażenia tutaj ze szkoły AMA to na początku masa emocji związanych z tym, z kim będziesz miał do czynienia, jakie będą te zajęcia, z kim będziesz w grupie na zajęciach, prawda? Jaki kto reprezentuje poziom sztuki operatorskiej. Utkwiło mi między innymi to,
ludzie, którzy tutaj przychodzą, zawsze darzyli się niesamowitą sympatią i cierpliwością do tworzenia projektów. Wiadomo, każdy chciał pokazać swój jakiś tam owoc, jakiś tam element, że to jest jego, bo to jest taki, można to nazwać jako wyścig szczurów, że no każdy jakby próbuje jak najszybciej zrealizować, zbudować swoje portfolio, żeby móc się po prostu później wybić na wyżyny i czerpać z tego korzyści po prostu. Następne pytanie. No, a ty co możesz powiedzieć, Doriana, po roku nauki? Ja na pewno wszystkie zajęcia praktyczne bardzo mi się podobało, bo to też dawało okazję, żebyśmy się też na tym pierwszym roku i my między operatorami, tutaj pozdrawiam wszystkich, którzy tworzą też również tego live'a, dało nam to okazję, żeby się poznać i jakby każdy dawał coś od siebie na planie, na przykład jak mieliśmy kilka godzin zajęcia i było takie zadanie, żeby wymyśleć coś, jakby razem tworzyliśmy coś i każdy jest w czymś lepszy, na przykład ma lepsze, większe doświadczenie i to jest fajne, jakby. A czasami trzeba było być wszystkim w jednym momencie, tak. Po prostu reżyserem, operatorem, oświetlaczem i tak dalej. Tak, bo zdarza się, że mamy zajęcia na przykład z reżyserami, ale zdarza się tak, że jesteśmy sami my operatorzy i jakby ktoś przyjmuje funkcję reżysera, ktoś właśnie dzielimy się tymi zadaniami i no, to jest fajnie stworzyć coś razem. Czasami jak jest niesamowicie duża grupa, no ciężko dojść do ładu. Czasami jak jest zbyt mała, no to też nie wszystko da się stworzyć. Nie wszystko da się stworzyć, dokładnie. Ale była możliwość po prostu dzielenia się tymi grupami, wybierania, z kim się będzie dobrze pracowało, poznawania się. No, z każdym jakby, każdy miał możliwość sprawdzenia siebie nawzajem, prawda? Zobaczenia, kto w czym jest dobry i później ty zostaniesz, nie wiem, fokuserem, ten zostaniesz szwankierem i tak dalej, i tak dalej. I to było niesamowite, że można było po prostu tego doświadczyć bezpośrednio. No właśnie, jak mówimy operator, to zazwyczaj przychodzi taki stereotyp mężczyznę. Chciałbym was tutaj, Doriana i Gabriela, was zapytać, ciebie, Doriana, z perspektywy tej teraz nauki, jak ty to widzisz z perspektywy młodszej osoby i z ciebie, Gabrielo, z tej osoby bardziej doświadczonej, która już była na kilku planach i już pewnie niemało widziała. Jak waszym zdaniem wygląda rola kobiety teraz jako operatora? Właśnie jestem bardzo ciekawa, co powie Gabriela, bo jednak tylko rok za mną i to w szkole. No więc ja powiem szczerze, że nie odczułam się jakoś inaczej traktowana przez to, że jestem kobietą. Cieszę się bardzo, bo nie jestem jedyną dziewczyną też na kierunku operatorskim. No fajnie, że tak idzie w tą stronę, że dziewczyny przestają się, nie wiem, czy bać, czy może, no, że po prostu bardziej się interesują też, że wierzą w to, że mogą wykonywać taki stereotypowo, powiedzmy, męski zawód, bo jednak jak ktoś myśli operator kamery, to jednak wydaje mu się, że to musi być mężczyzna, ale nie przez to, że my nie potrafimy, tylko jakby wydaje mi się, że mało dalej jest kobiet, które jakby Robią to, no i... No nie zdarzyło mi się, może czasem nawet pamiętam, że ty kiedyś podbiegłeś do mnie w momencie, kiedy podnosiłam coś ciężkiego, ale to pewnie bardziej z troski, takiej przyjacielskiej na zasadzie, tak, że, no, że ja ci pomogę, a tak jakby no, nie ma sprawy, dam radę. Ja myślę, że te jakieś wcześniejsze, jak gdyby, ja nie wiem, czy to można nazwać stereotypy, że operator to mężczyzna, to po prostu się brało z praktyki, ponieważ dawniej kamery były bardzo ciężkie i kamery telewizyjne, no to niestety ileś kilogramów, które trzeba było wziąć na ramię i nosić. Więc wiadomo, że kobiety jak gdyby jako taka płeć słabsza, no niekoniecznie się do tego nadawały, ale technika powoduje, że wszystko staje się mniejsze, lżejsze i spokojnie można sobie, my jako kobiety możemy sobie po prostu w tym świetnie się odnaleźć. Więc ja jak gdyby jestem zafascynowana po prostu tym, że kiedyś faktycznie kamery były no, ciężkie, a teraz można filmować sprzętem tak małym, tak podręcznym.
tylko trzeba znać właśnie te podstawowe zasady nawet, których się tutaj nauczyliśmy i wszystko się da zrobić. Ja tutaj tak dopowiem, że miałem okazję zauważyć, że szkoła jakby, jeżeli dziewczyny były jako operatorem, to zawsze miały taki przywilej, tak zauważyłem, że mogą po prostu wybierać pierwsze, czy sprzęt, czy swoją grupę i jakby tutaj jakby zaczyna zanikać ten element, że mężczyźni są częściej operatorami. Po prostu szkoła, myślę, że dba o taki akcent, żeby też kobiety tutaj nie czuły się jakoś źle w tej kwestii, żeby mogły po prostu być pierwsze w tym kierunku. O, no ale przecież ja akurat nie lubię właśnie, jak to idzie w taką stronę, że jakby dlaczego kobiety w takim razie pierwsze, że mają pozwolenie, że mają... Rozumiem, o co ci chodzi, tylko ja też mówię jakby, że z mojej strony, że to nie do końca właśnie, bo to jest tak jakby, nawet nie chodzi o te stereotypy, tylko jakiś tam delikatny cień tego uprzedzenia, że kobiety może powinny mieć ułatwione, dlatego z uprzejmości, moim zdaniem. Nie, wydaje mi się, że to jest po prostu zwykła uprzejmość. Z uprzejmości po prostu, że może pierwsze że panie po prostu powinny wybrać, z racji tego, że jest ich mniej w grupie, bo akurat w mojej grupie było bardzo dużo chłopaków i trzy dziewczyny, to taka była po prostu możliwość. No. Tak to odczuwam, po prostu odbieram. Moim kolejnym pytaniem będzie zapytanie was o wyzwania, jakie mieliście w szkole, ale najpierw chciałbym naszych widzów przeprosić za wyzwania, z jakimi teraz my się tutaj mierzymy. Jesteśmy w trakcie, w środku tak naprawdę burzy z gradem i wszystkie jakby te niedoskonałości w dźwięku audio są powodowane przez ten grad. Wracając do pytania, to jakie były wyzwania w szkole, jakie pamiętacie, były takowe? Czy był to, nie wiem, wymyślenie filmu, czy był to egzamin, czy praca z dźwiękowcem, z reżyserem? Dla mnie wyzwaniem jest zawsze, znaczy może nie zawsze, ale często pogoda, jednak żywioł, tak... No tak jak dzisiaj. W zimie ciężko nagrywa się filmy, bo jest zimno, w lecie właśnie jest bardzo gorąco na planie, więc to jest... Najlepiej w studiu. To jest jedyne, co mi przeszkadza, tak jakby, no, nie lubię ciężką pracę, więc jakkolwiek by nie było, to żeby stworzyć po prostu ten film, daje 150%. Ciebie. Takim pozytywnym wrażeniem była między innymi różnego rodzaju niezapowiedziane etiudy ad hoc, czyli po prostu siema grupa, dzielimy się, wymyślcie to, wymyślcie tamto, spotykamy się jutro na przykład. No i grupa miała w kilka godzin po prostu wymyślić scenariusz, wymyślić miejsce, gdzie mają odbyć się zdjęcia, załatwić sobie sprzęt. Oczywiście szkoła też to dawała taką możliwość, organizowała dokładnie. Po czym, jak już był klepnięty plan, że tak powiem, przez nauczycieli, dyrektora, zjeżdżaliśmy się wszyscy na swoje miejsca. Były odpowiednie też grafiki, godziny i później przyjeżdżał jakby opiekun danej grupy, który sprawdzał, jak pracujemy, co powinniśmy zmienić na tych zdjęciach. Czasami były zgrzyty, nie wychodziło coś, ale później wszyscy razem schodziliśmy się po kilku godzinach zmęczeni na wielkiej sali kinowej i mogliśmy obejrzeć swoje dzieła i skrytykować się nawzajem, pogratulować. No i życzyć sobie sukcesów dalej. To też jest właśnie bardzo fajne, jakby te egzaminy, że siadamy w sali kinowej i oglądamy wspólnie swoje filmy i ja na przykład bardzo lubię tą formę właśnie egzaminowania, że nie jest to jakoś prywatnie, tylko zbieramy się, jak jest możliwość taka oczywiście... Dużą grupą i obejrzeć to wszystko w kinie. Tak. My się tu z Dorianem zaśmieliśmy, kiedy wspomniałeś ad hoc, bo tak naprawdę my się z Dorianem na ad hoc poznaliśmy i zaczęliśmy taką naszą współpracę, więc dzięki egzaminowi w szkole zaczęliśmy tak naprawdę bliżej współpracować ze sobą. A u ciebie, Gabrysiu, jak to wyglądało? Miałaś jakieś takie wyzwania w szkole? Jakieś takie, pamiętasz, ciężkie momenty? Chyba największym wyzwaniem było dla mnie i czwórki moich przyjaciół właśnie to, że trafiliśmy na drugi semestr od razu. Że nie zaczynaliśmy od pierwszego semestru, tylko od drugiego, bo tak zostaliśmy zakwalifikowani. I przechodziliśmy naprawdę czasami katusze, bo wielu rzeczy nie rozumieliśmy. Pół roku jakoś trzeba było to się nauczyć, pozdawać, ale potem wszyscy poszliśmy od razu na pierwszy semestr, żeby nadrobić tę właśnie wiedzę, którą już mieli nasi poprzednicy, czyli ci, którzy właśnie rozpoczęli pierwszy rok w AMIE.
Tak to było, ale jeszcze pamiętam jednego pana operatora. Przepraszam, nazwisko wyleciało mi z głowy. Który wiem, że studiował w Łodzi, a później studiował sztukę operatorską w Moskwie. I po prostu, ile tam było obliczeń na tych zajęciach, i te obliczenia mnie przerażały. Wyższa matematyka. Dokładnie. Ja tego nie mogłam połapać. No to właśnie, też chyba najmniej ulubiona część właśnie jakby operatorskiego, to są obliczenia, tak naprawdę przynajmniej. Tak, to jest. No, ale daliśmy radę. No. Takim kolejnym punktem, na którym chciałbym się zatrzymać i wspomnieć, są jakby może więzi i znajomości, które się tutaj zdobywają. Już raz wspomnieliśmy o tym, że poznaliśmy się z Dorianą na Tchłach i tak zaczęliśmy ze sobą współpracować. Ale czy wy macie jakieś takie znajomości, które poznaliście osoby w szkole, trwają na przykład do dzisiaj, albo przyniosły jakieś kolejne projekty? W dalszym ciągu utrzymuję kontakt z większą częścią grupy. Raz więcej, raz mniej, ale ten kontakt jest stały. Każdy coś realizuje w swoim kierunku, jakieś produkcje ma na pewno. Myślę, że tutaj jakby w AMIE wyrównywaliśmy wszyscy wzajemnie poziom i podnosiliśmy go razem, prawda? Po skończeniu szkoły no, każdy poszedł w swoją stronę, ale myślę, że w kierunku filmu, operatorstwa, gdzie może się po prostu realizować w 100%. Tu, Gabrysiu, teraz mi się przypomniało o operatorze, o którym wspominałaś, był to Jerzy Rudziński. Możliwe. Tak? Możliwe. Możliwe. To serdecznie pozdrawiamy, bo tak. Taką dostałem informację. Świetnie. No dobrze, a u Ciebie jak to wygląda? Znaczy, znajomości zostały głównie na Facebooku. Okej. I po prostu miło mi się obserwuje moich właśnie kolegów operatorów, którzy faktycznie coś świetnego robią i są w branży. Są w branży reklamowej, w branży filmowej. No po prostu lubię obserwować, co robią sobie. Także natomiast nie dane mi było po prostu współpracować akurat z kolegami z AMY, akurat z innymi operatorami. No. Ciebie, Doriana, chciałbym już, nie będę Cię pytał o znajomości, jakie Ty masz, żebyś nie wymieniała wszystkich po kolei, ale chciałbym Cię zapytać o projekty, jakie Ci te znajomości dały, jakie mogłeś sobie realizować tutaj w szkole. No tak, dzięki temu, że my się poznaliśmy i dobrze nam się razem pracowało, to byliśmy ostatnio w Warszawie nagrywać teledysk Sound and Grace. No to było super doświadczeniem, bo to by było pierwsze taki, no rzeczywiście jednak zlecenie wyjazdowe, pojechaliśmy ekipą, też właśnie dużo osób, parę osób tutaj od nas ze szkoły, no i jedno ciągnie drugie za sobą, bo dwa tygodnie później byliśmy nagrywać na Helu film dokumentalny o kinie Żeglarz, co też tak naprawdę, no to tak się fajnie posypało, że jedno ciągnie drugie za sobą i no to jest super. No ewidentnie naszym wyzwaniem dzisiaj jest pogoda. A jak u Was, jakie projekty dała Wam szkoła? Co mogliście takiego realizować, co moglibyście się pochwalić? Początkowo to były bardzo, każdy to tak można nazwać, jakieś podstawowe etiudy, czy jakieś podstawowe realizacje, które stopniowo powodowały też. Niektórzy też nie rozumieją, dlaczego są w ten sposób robione, przygotowywane, ale z perspektywy czasu wyodrębniały poszczególne jakby elementy z dziedziny fotografii, czyli kompozycji kadru, przygotowania do całej sytuacji. I takim chyba największym, no najbardziej, największym przeżyciem dla mnie było bycie operatorem produkcji filmowej Blade Runner 2049, gdzie stanąłem jako DOP z pomocą oczywiście koleżanki, która zajmowała się jako reżyser, czyli Kasią Cera, pozdrawiam. No, to było niesamowite przedsięwzięcie, gdyż
odzwierciedlaliśmy prawdziwy film wysokobudżetowy. No właśnie, a jak to wyglądało? Jak wyglądał w ogóle przebieg produkcji tego? Bo słyszałem, że najpierw była długa dokumentacja, dużo się przygotowaliście i wszystko tak naprawdę działo się tutaj. Tak, wszystko działo się na terenie AMY. Przede wszystkim no, w sali kinowej cała grupa, właściwie cały rocznik zbierał się na sali. Były różnego rodzaju rozmowy na temat... Na początku w ogóle była analiza filmu, czyli obejrzenie fragmentu i przedstawienie sobie wzajemnie, jak był wykonywany cały film i rozkładanie go na czynniki pierwsze, czyli jakie były ujęcia, jakie były użyte obiektywy, rodzaj kamer, jakiego światła i tak dalej. Po prostu rozłożyliśmy to wszystko na części pierwsze, po czym zaczęliśmy tworzyć grupy, czym się każda grupa będzie zajmować, za co będzie odpowiedzialna. Powiem szczerze, że no było to mega stresujące dla mnie wyzwanie, gdyż zajmowałem się jakby, byłem odpowiedzialny za cały pion operatorski, prawda, czyli cały, czyli sprzęt, momencik, bo normalnie nie mogę zebrać myśli. Operatorów, dokładnie, możecie mi pomóc. Oświetlaczy i tak dalej. Oczywiście pani reżyser zajmowała się większością rzeczy, które na początku nic nie wnosiły, ale później zorganizowanie czy deszczownicy, czy pomocy typu straże, bo były tam też, było tam bardzo dużo elementów świetlnych, dużo elementów związanych z efektami wodnymi. Musiało być tam też zachowane bardzo duże bezpieczeństwo między innymi, bo grali aktorzy, było bardzo wysokie napięcie energetyczne. Była też praca w nocy między innymi, czyli mega dużo wyzwań, że tak powiem. I to było na drugim roku? I to było na drugim roku, w okresie właśnie pandemii, kiedy to wszystko stanęło, było bardzo przewrotne, że tak powiem. Każdy miał jakieś... Nie mógł się pojawić na planie filmowym, trzeba było bardzo mocno trzymać się planu, grafiku, prawda, zajęć, co mamy robić. Czasami coś poszło nie tak podczas produkcji, podczas ujęcia. No to wiadomo, można zrobić dubelek, ale są sytuacje, gdzie są efekty specjalne, czyli właśnie woda, gdzie nie możemy po prostu przesadzać z takimi elementami. Gdyż aktorzy nam mokną, prawda, trzeba o to wszystko zadbać. Też się nocne sytuacje, też musi być zachowana cisza nocna, prawda, w trakcie takich prac. Było to moim zdaniem bardzo odważne przedsięwzięcie, ale teraz z perspektywy czasu wiem, że jestem pewniejszy, że mogę w czymś takim brać udział. Początkowo nie miałem zielonego pojęcia i no to jest wielka odpowiedzialność. I wielkie gratulacje po prostu dla wszystkich. A pamiętasz, Gabrysiu, u ciebie, czy pamiętasz jakieś takie produkcje, które organizowała szkoła albo w których brałaś udział w szkole? Znaczy produkcje jako tako to może... to nie były jakieś duże produkcje, tylko to było po prostu konkretne ustawianie sceny, światła, kamery. Natomiast byłam też, właśnie, bo to było to pierwsze moje zaskoczenie. Zawsze było związane z tym, że jeszcze ja myślałam bardziej scenariuszowo. Nagrywaliśmy coś i ja się zastanawiałam, ta grupa nagra tak. Ja mówię, ale ja w ogóle nie wiem, o co tej grupie chodzi w tym. A nasz właśnie wykładowca, pan Piotr Lenar, mówi, ten filmik jest najlepszy. A ja mówię, ale ja nie wiem, o co w nim chodzi. Bo wiadomo, ja jeszcze miałam myślenie scenariuszowe, a tu chodziło właśnie o światło,
że nieważne, czy tam było coś, ale żeby było dobrze poświecone, czy jakieś piękne światło gdzieś w naturze. Czyli tak bardzo operatorsko. Tak, i to było takie moje właśnie przestawianie się z myślenia scenariuszowego na takie operatorskie. Natomiast właśnie taką świetną nauką były etiudy, które kręciliśmy. Podczas pierwszej etiudy miałam to dzięki panu właśnie Piotrowi z tak zwanej wiejskiej sielanki przed kamerą powstał film sensacyjny, gdzie dużą rolę odegrał montaż i dźwięk. Po prostu wystarczyło troszeczkę inaczej zastosować pewne efekty i można było efekt końcowy zupełnie inny zobaczyć. I to mi pokazało, że jakie są możliwości tak naprawdę no wręcz kombinowania, bawienia się montażem, dźwiękiem, obrazem. Powstaje zupełnie coś innego. Natomiast już druga etiuda, ta druga etiuda wytyczyła to, co ja robię teraz. To już była etiuda dokumentalna, bardzo krótki film dokumentalny i to już pozostało. Zresztą ta etiuda później została gdzieś tam wyróżniona na festiwalu, ale ja już podążyłam właśnie tą drogą do reżysera dokumentalnego i operatora. Świetnie, czyli można przyjść do szkoły jako operator, a wyjść jako reżyser trochę. Dokładnie. Tak, ja po filmowym. Trochę tego. No właśnie ciężko nie wyjść jakby z jednym konkretnym zawodem. Znaczy nie, no nawet będąc na tym operatorskim, to prawda, jednak uczysz się też i reżyserii i tak jakby no tak, wszystkiego po trochu. Uczymy się, nie? Też montażu, koloryzacji no się uczymy. Ja to wszystko wykorzystuję cały czas. No właśnie. No dobra, a ciebie, Dorena, nie mogę zapytać o to pytanie, ale jak wyglądało u was skończenie szkoły? Czy wyszliście ze szkoły, zamknęliście te drzwi, dostaliście dyplom i poszliście w świat robić kolejne filmy, czy poszliście całkiem w inną stronę? Powiem tak. Początkowo, kiedy pojawiłem się w szkole, w AMIE, no były zajęcia różnego rodzaju, ćwiczenia, praktyki, prawda. Później szkoła miała też okres swojego rozkwitu, czyli rozkwitu na zasadzie rozbudowy, powiększania swojej działalności i też pojawiła się w pewnym sensie przeprowadzka, prawda. Też dla ucznia, który chce się czegoś nauczyć, nie było to pozytywne, ale podejrzewam, że szkoła pewne kroki podejmowała w tym kierunku. I w okresie 2 lat było dosyć dużo takich sytuacji, może w moim odczuciu nieprzyjemnych. To znaczy, czasem się zdarzało, że mieliśmy mieć zajęcia z jakimś nauczycielem, prawda, z zajęć, ale niestety nie pojawiał się tylko i wyłącznie ze względu, i to jest zrozumiałe, że takie osoby po prostu wracają bezpośrednio ze swoich planów zdjęciowych, prawda, czy jakichś innych zajęć i zdarzały się sytuacje, gdzie mogą po prostu się nie pojawić, ale szkoła w zamian za to zawsze organizowała jakiegoś różnego rodzaju inne zajęcia w bardzo łatwy sposób. Końcówka szkoły, no niestety wybuchła pandemia, swoje etiudy jako dyplomu, no po prostu musiałem porzucić temat chwilowo z racji właśnie, każdy walczył wtedy o swój byt, że tak powiem. No i to jest element, który myślę, że w niedalekim czasie po prostu zostanie zrealizowany na tej zasadzie. A w swoim przypadku? Znaczy tak, ja już jak gdyby w trakcie nauki, no cały czas się interesowałam filmem dokumentalnym, więc jak gdyby brnę tą ścieżką dalej. Tak mniej więcej co roku, co 2 lata udaje się jakiś właśnie film dokumentalny nakręcić. Ale to też nie o to chodzi, bo ja też przez współpracuję z Telewizją Polską,
czy tam w redakcji newsowej, czy wcześniej byłam w redakcji dokumentu i reportażu, więc jak gdyby to doświadczenie, które wyniosłam ze szkoły, bardzo, bardzo jak gdyby mi poszerzyło horyzonty, dlatego że mając jak gdyby na co dzień przed sobą operatorów z Telewizji Kraków, ja po prostu widziałam, że na zajęciach uczono nas czegoś innego, a tutaj po prostu robią błędy. I dla mnie to było po prostu takim dużym szokiem, że tu idę na zajęcia, uczymy się czegoś, coś robić po prawdzie, a tutaj po prostu jak leci. No żeby szybko zrobić pewnie, jak w telewizji. No niekoniecznie. Nie? Nie. To wynikało z różnych innych uwarunkowań, ale w każdym razie, no po prostu to było to zderzenie takie dla mnie. Ale myślę, że teraz już jest trochę inaczej, mam nadzieję. Ciekawa jestem, jak to będzie szkoła, a rzeczywistość. Już za rok się dowiemy. No, tylko że po prostu też no, nie chciałabym po prostu, żeby coś tak źle zabrzmiało, tylko to było wtedy takie moje doświadczenie, dosyć takie kontrastowe i wyraźne. Myślę, że jak powiedziałeś, że za rok się dowiesz, to myślę, że to się już dzieje i te wszystkie kontakty już jakby kiełkują. To zamknięcie AME to będzie tylko taką symboliczną rzeczą. Chciałem zadać pytanie, ponieważ pojawiło się pytanie na naszym czacie. Czy zajęcia w AMIE są bardziej dla osób, dla ludzi zaczynających swoją przygodę z filmem? Czy jest to też opcja dla kogoś, kto podstawę ma za sobą? Moim zdaniem ciężko jest określić, jaka jest ta podstawa dla tej osoby, ale skorzystanie ze szkoły filmowej jest bardzo przydatne. Ono po prostu rozwija horyzonty, daje multum możliwości pod względem znajomości, pod względem jakby znalezienie swojej drogi. Bo wiele osób interesuje się każdą dziedziną, prawda? A szkoła pozwoli czasem ukierunkować na konkretny tor. Operator czy inny nauczyciel powie ci, robisz to dobrze, robisz to źle i ty zaczynasz zwężać ten swoją tą drogę, idziesz w konkretnym kierunku. Także uważam, że szkoła jest potrzebna. Wiadomo, są osoby, które potrafią bez uczestniczenia do jakiejś szkoły zrobić ciekawy film, ale to są nieliczne osoby, po prostu. Szkoła filmowa to jest społeczność, stan, że tak powiem. Warto w takie miejsce się udać. Czasami bywa pod górkę, raz bywa z górki. To jest normalne, to jest jak w każdej szkole, ale tam coś się dzieje po prostu. Mamy jakiś punkt zaczepienia, z kimś możemy porozmawiać o różnych rzeczach, coś cię trapi. Przez internet wygooglujesz, coś ci tam ktoś opowie, ale w swoim zakresie. A gdy bezpośrednio się z kimś zapytasz, porozmawiasz, nawet z panem dyrektorem, on ci rozwiąże jakieś takie podstawowe problemy. Uważam, że w kierunku, że osoby mają jakiś podstawowy zakres wiedzy, uważam, że czasami coś umknie, gdzie nie ma w książkach i doświadczenie, które osoby nabyły, po prostu je przekażą. Warto. No właśnie ta wiedza przekazywana w praktyce i jakby to, że nauczyciel ci pomoże, bo czasem jest tak, że masz na przykład pomysł na jakiś film albo pomysł, jak coś zrobić, ale nie wiesz kompletnie od czego zacząć. Dokładnie. I to jest bardzo... przychodzi z pomocą wtedy nauczyciel. I też na przykład na tym, nie wiem, kierunku filmowym, jakby przechodzisz, nie wiedząc jeszcze do końca, w którą stronę w tym filmie chcesz iść i no może właśnie w ten sposób wybrać swoją drogę. Tak. Dokładnie. Jest. Ja bym chciał tu jeszcze zaznaczyć, że w AMIE to jest bardzo fajna rzecz, że nasi prowadzący i nawet dyrekcja, to nie jest tak jak w każdej szkole czy na każdych studiach, że jest jakaś duża hierarchia. No jest oczywiście, szanujemy się wszyscy, trzymamy ten respekt, ale dalej możemy zwracać się do siebie po imieniu, możemy jakby współpracować i to jest bardzo fajne. Będziemy powoli kończyć. Chciałbym was zapytać takie kilka zdań podsumowujących. Gdybyście mogli zachęcić osoby, które dalej się wahają, czy wybrać kierunek operatorski, czy w ogóle przyjść do AMY, co byście mogli im powiedzieć?
to może od Doriany w tą stronę. No ja właśnie bardzo polecam, jeśli brak wam trochę odwagi, bo myślicie, że albo za mało wiecie, albo przyjdziecie i jesteście kompletnie zieloni w temacie, to da się naprawdę, jeżeli jest pasja i chęć nauki, to no po tej szkole to się nauczymy, nie? No tak, dokładnie. Jak najbardziej ja tutaj każdemu kibicuję, jeżeli podejmie kroki w AMIE pierwsze. Nawet i zaczynając od kręcenia filmów telefonem, bo od tego najlepiej jest po prostu zacząć, wziąć do ręki telefon, wymyślić sobie jakąś scenę filmową, jakieś ujęcie, prawda? Albo nagrywać to, co cię interesuje. I nagrywać to, co cię interesuje i próbować. I na bazie tych doświadczeń spróbować uderzyć w kierunku szkoły filmowej w AMIE. Możesz się zderzyć, oczywiście to jest nieuniknione, zderzyć z jakąś krytyką, ale będzie ona może pozytywna dla ciebie, że coś zrobiłeś źle, ale już wiesz, że następnego błędu nie popełnisz, ale pojawią się kolejne, to na pewno. Ale będziesz szlifował ten swój warsztat. Najważniejsze, żeby tylko robić zdjęcia czy filmować ciągle. Po prostu próbować, testować. Nie udało się, robimy dubelek i tak w kółko, prawda? Także dla osób niewiedzących, czego dokładnie jeszcze chcą, ale chcieliby w kierunku operatorstwa, w ogóle w kierunku filmowania brać udział, proponowałbym nawet jakiś podstawowy kurs, który będzie z każdej dziedziny i czasami coś się wykluje w tym czasie, coś, no nie wiem, czy postprodukcja, czy jakieś efekty specjalne, prawda, tego typu rzeczy, będzie zadowolony nawet w minimalnym stopniu. Czy ja generalnie po prostu uważam, że i zachęcam do tego, żeby kroczyć za swoimi pasjami, bo później praca staje się przyjemnością. Bardzo ładnie powiedziane. No dobrze, to ja dziękuję naszym gościom. Jeszcze raz Gabriela Mruszczak, Mateusz Łacek oraz Doriana Gacińska. Dziękuję Państwu, że byliście razem z nami. Chciałbym zaprosić w przyszłym tygodniu na kolejne spotkanie z absolwentami o godzinie 18. Co czwartek i we wtorek mamy kolejne live'y z naszymi prowadzącymi. No tak, serdecznie zapraszam i dziękuję za dzisiejsze spotkanie.